Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z mapy skarbów w Hogwarts Legacy. I już wam pokazuję, o jaką mapę chodzi. Jest to mapa Henriety. Chodzi o tą mapę. Jeżeli ją zdobyliście, nie wiecie, gdzie ona się znajduje, to już wam pokazuję. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu na mapie, w krainie. Jest tutaj nawet znacznik do łamigłówki. Jest tutaj nawet znacznik mówiący właśnie o jej misji. Tylko że misja, a mapa to jest zupełnie coś innego. Już wam pokazuję, jak wejść do podziemia. Dobra. Tutaj będziecie mieć walkę tam ze złoczyńcami, pokonacie ich i tutaj wchodzimy do kryjówki Henriety. Jak już będziecie w środku, są małe zagadki, które trzeba przejść. Tak na przykład tutaj pierwsza, jedna kostka jest ukryta za tymi statuami. Jedyne co trzeba zrobić, to użyć odpowiedniego zaklęcia, podpalić stosik i będą się obracać. I tu z jednej strony jest skrzynka, a z drugiej strony jest właśnie ta kostka. Dobra, jak tutaj się już dostaniecie, tutaj będziemy mieć walkę i widzicie naszego hipogryfa, czy jak to tam się nazywa. No i mamy płomienie, które trzeba odpowiednio ustawić. Oczywiście podpowiedź jest na mapie. Jest to proste. Tak jak teraz wchodzicie i to się pali, musicie to po prostu pozamieniać. Dobra, lecimy. Dwa palące się będą tutaj. Teraz używamy czaru zamrażającego, żeby zgasić. Kolejne dwa. Teraz ten się powinien palić. Tego gasimy. Tego zapalamy. I tego gasimy. I coś zrąbałem. Nie ma tak jak na poradniku spierniczyć akcję. Dobra, już muszę wziąć i zobaczyć sobie podpowiedź, jak to ma wyglądać dokładnie. Dwa zapalające, dwa zgaszone, zapalające. A, dobra. Dwa zapalające, no tak, bo tu mi się. O, tu mi nie zgasło. Dobra, no i w ten oto sposób nasza zagadka z mapą skarbu jest rozwiązana. Tak to się musi palić. Dobra, no i tutaj otwiera się nasz skarb. This must be what all the fuss was about. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał przydatny. Jeśli tak, wrzućcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej!